gaz ziemny będzie jeszcze przez długi czas paliwem bardzo silnie wykorzystywanym w gospodarce europejskiej. Będzie bardzo ważny dla nas, dla Polski, ale dla całego regionu Trójmorza. Cieszymy się, że gaz ziemny został uznany przez Unię Europejską jako paliwo przejściowe, a to oznacza, że w najbliższych latach będziemy musieli prowadzić naprawdę potężne inwestycje w naszym regionie. Na te inwestycje będziemy potrzebowali pieniędzy, więc bardzo ważne jest, żeby w różnych instrumentach unijnych, które są przewidziane na najbliższe lata, była możliwość wykorzystania tych środków do finansowania inwestycji gazowych. Jest możliwe finansowanie z polityki spójności, ale chcielibyśmy, żeby z innych instrumentów to również było możliwe. Z takich jak na przykład ze wspólnej polityki rolnej, ale również z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a w szczególności, żeby Europejski Bank Inwestycyjny takie inwestycje finansował. Niestety niedawno bank podjął taką decyzję, że ostatnie projekty, które są związane z sektorem gazowym, mogą być one tylko składane do końca przyszłego roku. Uważamy, że ten okres powinien zostać przedłużony. Również, żeby nowy instrument finansowy, którym będzie zarządzał Europejski Bank Inwestycyjny, mam tu na myśli EU Invest, żeby również finansował inwestycje gazowe. Fundusz Trójmorza jest utworzony przez kraje członkowskie inicjatywy Trójmorza, ale również będzie wsparty przez Stany Zjednoczone i mamy nadzieję również, że przez instytucje finansowe Unii Europejskiej. Chcielibyśmy, żeby inwestycje gazowe mogły być finansowane z Funduszu Trójmorza.